kulturze wiedzy, to od razu ten temat odsyła nas do roli uniwersytetu w życiu miasta. I w przypadku Lublina jest to bardzo ważne, że mamy ten uniwersytet, ponieważ właściwie to, jaką rolę we współczesnym świecie pełni uniwersytet, jest związane bardzo mocno z miastem. I Lublin jest tutaj najlepszym tego przykładem, ponieważ trudno wyobrazić sobie rozwój Lublina bez uniwersytetu. I to jest szczęście Lublina, że po pierwsze tuż po odzyskaniu niepodległości w 18 roku powstał tutaj Katolicki Uniwersytet Lubelski. I tak samo po 1944 roku powstał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Być może z innych pobudek niż ten poprzedni, ale tym niemniej jego rola w rozwoju miasta w ciągu tych ostatnich 70 właściwie już lat jest niepodważalna. Ja jestem przykładem tego, moje życie, jak nie tylko ja, właściwie większość absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej czy też Katolickiego Uniwersytetu może to powiedzieć, jak bardzo to, że ukończyli te uczelnie, wpłynęło to na ich życie. Właśnie dobry uniwersytet powinien po pierwsze przygotować do zderzenia się z tym światem, który na nas czeka, światem już dorosłym, światem, w którym pracujemy, w którym dysponujemy już jakimś zawodem, ale też powinien nas wychować. I ja myślę, że ta funkcja wychowawcza uniwersytetu troszeczkę w tej chwili została wygaszona niestety przez skalę i przez ilość studentów studiujących na tych uniwersytetach. Natomiast to jest bardzo ważne i warto o tym pamiętać, że jedną z głównych funkcji uniwersytetu jest ta funkcja wychowawcza, formacyjna, ale oczywiście bardzo ważny też jest poziom uniwersytetu, to jak przygotowuje studenta do podjęcia pracy zawodowej. Także myśląc o roli uniwersytetu w życiu miasta, trzeba mieć świadomość tego, że właśnie miasto może rozwijać się i trudno sobie to wyobrazić, żeby było inaczej, tylko i wyłącznie dzięki jakiejś symbiozie z uniwersytetem. I przypatrując się tym wszystkim miastom, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, które odnoszą taki sukces komercyjny, ekonomiczny, to w tych wszystkich miejscach fundamentalną rolę pełni uniwersytet. Właśnie wokół uniwersytetu skupia się ta najbardziej kreatywna klasa mieszkańców konkretnego miasta. To uniwersytet kształci, jak już wcześniej powiedziałem, tych studentów, którzy, a jakby później już osób, które kreują zjawiska samodzielnie. I czyli to oni są już w tym momencie najważniejsi dla rozwoju miasta. Są też inne miejsca, bardzo istotne w przekazywaniu wiedzy, w kreowaniu tej wiedzy i w tworzeniu jakichś związków między miejscami, które tworzą tą wiedzę. I oczywiście nowoczesna instytucja kultury powinna być jednym z takich węzłów w tej wielkiej sieci przekazywania i wymiany wiedzy, bo współczesny świat to jest takim wielkim internetem właściwie, w którym rozwijają się te miejsca w sieci, w których ta wiedza jest najlepiej wykorzystywana, absorbowana. I myślę, że jeżeli tutaj mówimy o tej instytucji, którą ja reprezentuję, o ośrodku Brama Grodzka TATN, to on jest dobrym przykładem instytucji, która bardzo duży nacisk kładzie na udostępnianie i generowanie wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tutaj w szczególności chodzi o internet i o tworzenie warunków dostępności do wielkich zasobów, które my tworzymy, zasobów dotyczących konkretnie dziedzictwa kulturowego tego miasta, ale w jakimś sensie budujemy pewne standardy związane z dostępnością do tej wiedzy i tworzeniu pewnych narracji, opowieści o mieście z wykorzystaniem wiedzy.